Wielkie święto w Imielinie. Został otwarty kolejny nowoczesny obiekt sportowy. Sala gimnastyczna w imielińskim gimnazjum zyskała nowe oblicze i nowe funkcje. To już trzeci taki nowoczesny obiekt sportowy powstały w ciągu 3 lat. Po wybudowaniu kompleksu boisk sportowych i nowoczesnej hali, ze stworzonego w ten sposób kompleksu oświatowo-sportowego będą korzystać uczniowie imielińskich szkół, sekcje i kluby sportowe oraz mieszkańcy Imielina i ościennych gmin. W Imielinie w powiecie bieruńsko-lędzińskim jest przykład doskonałego gospodarowania tymi pieniędzmi, którymi te gminy dysponują. Próbowałem grać w squasha z swego czasu, natomiast moim zdaniem brakowało infrastruktury. Ta inwestycja w Imielinie odpowiada na tego typu potrzeby. Uczniowie cieszą się, że będą mogli rozwijać swoje umiejętności. Uważam, że ta szkoła jest fajna, dlatego że cały czas się rozwija. Proponuje nam, tak jak ta hala, nowe możliwości. Squash jak najbardziej jest idealną taką opcją do zaangażowania dzieci w coś, co przyniesie im korzyści na przyszłość, zdrowotne, poznają nowych ludzi, spędzają miło czas, same plusy. Squash jest coraz bardziej popularny również dzięki sukcesom zawodniczek wywodzących się z Imielina. Na sali w pierwszym dniu ćwiczyły mistrzynie Polski. Mam już kilka koleżanek, które są bardzo zainteresowane tym sportem. Myślę, że większość też będzie. 2 korty do squasha to jest bardzo dobre propagowanie sportów. Trzeba też pamiętać o różnych innych ćwiczeniach. Sam squash to nie wystarczy, także to nie jest ogólne jakieś tam rozwojowe. Myślę, że będziemy z tego korzystać na tyle, ile się da i jak najwięcej młodzieży, żeby chciało spróbować, a może ktoś jeszcze dalej się rozwinie i pójdzie dalej. Wstęgę na uroczystym otwarciu obiektu przeciął burmistrz Jan Chwiędacz, przewodnicząca Rady Imielin Bernadeta Ficek i dyrektor imielińskiego gimnazjum Anna Kubica. Kilka obiektów żeśmy oddali, tak na przykład w ubiegłym roku tą halę widowiskowo-sportową, i wiemy, że po prostu inwestycja w sport jest inwestycją bardzo dobrą. Współpraca układa się bardzo pomyślnie i władze miasta nie szczędzą środków finansowych, bo zaspokajają nasze najśmielsze zachcianki i efekt finalny widzimy. Wszyscy umówili się na pierwszy mecz na korcie. Umówiliśmy się z wójtem Cemu, że zagramy w najbliższych dniach. Świadkami tego przedsięwzięcia byli licznie zgromadzeni imielińscy radni, nauczyciele, goście oraz ksiądz proboszcz. Wśród nich byli również zaprzysiężeni niedawno posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Król i Marek Wójcik. Oni przypominali, jak ważną rolę w wychowaniu zajmuje sport. Squash jest taką, z własnego doświadczenia wiem, że to jest gra taka bardzo wymagająca z jednej strony bardzo męcząca, ale z drugiej dzięki temu zmęczeniu dająca ogromną satysfakcję. Takie elementy jak właśnie siłownia, squash, basen, tak, powodują, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i będzie chciał być aktywny sportowo. Na oficjalnym otwarciu byli też przedstawiciele władz powiatu. Wicestarosta Henryk Barcik i skarbnik Renata Rduch. Nie mogło zabraknąć wójta Chełmu Śląskiego Stanisława Jagody, wiceprzewodniczącej Rady Bierunia Barbary Panek-Bryły i burmistrzyni Lędzin Krystyny Wróbel. Jan Chwiędacz, dziękując wszystkim uczestnikom za wsparcie i pomoc, mówił, że każdy grosz trzeba ważyć i oceniać ryzyko. Każdy grosz trzeba liczyć, każdy trzeba kalkulować, eliminować zbędne ryzyko, na przykład gdyby inwestycja się nie powiodła. Ale gmina ma duże doświadczenie w takich inwestycjach. Uroczyste otwarcie uświetnił bogaty program artystyczny wykonany przez uczniów gimnazjum i jego nauczycieli.
Poza wspaniałym uczniowskim chórem pod dyrekcją Zofii Kostosz zaprezentowały się cheerleaderki, gimnazjaliści ze Szkolnego Koła Teatralnego i utalentowani muzycznie nauczyciele. Decyzja o remoncie sali i przystosowania jej do nowych funkcji podjęta została w tym roku i w iście ekspresowym tempie została zrealizowana. Pracę wykonała firma SetPrime spółka z o.o. z Ligoty Toszeckiej, specjalizująca się w budowie kortów do squasha. Wymienione zostały tynki, podłogi, armatura i stolarka budowlana. Sala zyskała nową instalację wentylacyjną, klimatyzację i ogrzewanie naddmuchowe. Całość remontu i wyposażenia kosztowała 530 tysięcy złotych. W efekcie finalnym powstały dwa korty do gry w squasha, spełniające wymogi Międzynarodowej Federacji Squasha i sala fitness. Do części fitness przeniesione zostaną zajęcia prowadzone do tej pory w oddanej rok temu hali sportowej. Zatem salę fitness wypełnią zajęcia z aerobiku, tańca użytkowego i latino dla kobiet oraz ćwiczeń typu pilates. W nowej sali znajdą też miejsce sekcje baletu UKS Energia i Mielin, sztuk walki Wiesława Bigosa, zumby czy aktywny senior 50+. Tak właśnie wszystkich mieszkańców Imielina i okolic zapraszamy do nowej sali, aby sami mogli ocenić, jak piękny i nowoczesny obiekt powstał w tym roku w Imielinie.